Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię, jaką jest Zagrajmy w Hard Reset. Tak więc, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zawsze zaczniemy od krótkiego opisu gry, żebyście wiedzieli, w co ja się pakuję tak właściwie. Jak zawsze będę cytował ze strony gry-online.pl. Czyli tak, Hard Reset to osadzona w mrocznym świecie technologii, implantów i robotów gra akcji FPS. Jest to debiutanckie dzieło polskiego zespołu Flying Wild Hog. Akcja gry toczy się w odległej przyszłości. Zaprezentowana przez autorów wizja świata nie należy do optymistycznych. Większość naszej planety opanowały bowiem śmiercionośne roboty. Ostatnim bastionem ludzkości stało się miasto Bezour. Wcielamy się w postać Majola Fletchera, prawdziwego weterana, który obecnie służy w walczącej z maszynami armii CLN i, jak łatwo się domyśleć, w związku z pewnymi niespodziewanymi wydarzeniami, to od jego poczynień zależeć będzie ocalenie naszej rasy. Tak krótko, pokrótce prezentuje się fabuła tej niesamowitej produkcji. Ogólnie rzecz biorąc, produkcja stawia na walkę, głównie na walkę, ponieważ w większości czasu w tej grze będziemy tak naprawdę walczyć. Tak, ja już tu ogólnie rzecz biorąc stworzyłem sobie profil, co nie, już nawet dałem na chwilę nowa gra, żeby zobaczyć, czy na pewno działa. Tutaj są takie rzeczy oczywiście jak statystyki, mamy tu coś takiego jak czas gry, no to 4 minuty grałem, super. Liczba śmierci, zabici, tutaj zniszczone otoczenie, bo otoczenie da się niszczyć, jakże to oryginalnie i tak dalej, więc zapowiada się ciekawie. Mamy też osiągnięcia, punkty za osiągnięcia. Osiągnięcia, no wiadomo, ja kiedyś byłem taki, że chciałem zdobyć zawsze jak najwięcej osiągnięć, choć nie wiem, czy mi się to w tym przypadku uda. Bo gram, oczywiście gram na całkowicie na ślepo, więc krótko mówiąc, może istnieć takie prawdopodobieństwo, że może mi się nie udać zdobyć te osiągnięcie, te wszystkie osiągnięcia. Tak samo pewnie nie zdobędę wszystkich sekretów, bo przechodzę tu na ślepo, żeby po prostu było ciekawiej. No to i będę grać na poziomie normalnym. Wiadomo, że tam pewnie jakieś osiągnięcia będą wymagać przejścia na najtrudniejszym poziomie, ale to jak już to ja sobie to osobno zrobię, bo kiedyś lubiłem, chociaż nie wiem, czy będzie mi się chciało. Tutaj gram ogólnie dla przyjemności, więc żeby nie było, gram dla siebie, nie chcę mi się żadnych szukać poradników, gdzie jakiś sekret jest i tak dalej, i tak dalej. No dobra, bo już tak troszkę przedłużam, tak mi się wydaje, więc może nie tracąc czasu, rozpocznijmy. Nowa kampania. No i wybieram tryb normalny. Bardzo ładne ładowanie, co nie? Ładna grafika. Zaraz, ogólnie w grze jest bardzo ładna grafika, to trzeba przyznać. Mam nadzieję, ustawiłem wszystko na najwyższą rozdzielczość. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z działaniem. No już widzę, że całkiem ładnie chodzi. Czyli krótko mówiąc, no, będzie chyba ładnie. Nasza podstawowa broń. No, widzę, ogólnie grafika jest bardzo ładna. No dobra, to co? Klawisze WASD służą do poruszania. Możesz użyć broni Q lub broni klawisz E. Mam tak, mam dwie bronie. Mam tą broń i tą. Czy jest jakiś alternatywny strzał? Pewnie jest, a ja jeszcze o tym nie wiem. No dobra, na razie nie będę w to wnikać. To jest dopiero początek. Tu jest moje statystyki, zaraz poszukam. Tu moje osiągnięcia, ja mogę od razu zobaczyć, jakie są osiągnięcia. Taki podgląd mam od razu na wszystko. No tak, to jest właśnie ta broń. Ja jeszcze naciskam teraz właśnie wszystkie klawisze, żeby zobaczyć, czy może coś ja tu jeszcze mogę robić. Na przykład, bo ja wiem, na przykład, o, mogę biegać. Zawsze spoko. Co jeszcze? Nie widzę żadnych alternatywnych rodzajów strzałów. Mogę skakać. To spoko, ale czy mogę kucać? Czy w tej grze nie można kucać? Twórcy stwierdzili, że nie dadzą nam tej możliwości. No dobra, nie wnikajmy, chodźmy. Ła! O, co się dzieje? Nasi pierwsi, czyżby nasi pierwsi przeciwnicy? O, fajne. Można ich zabijać za pomocą, używając tutaj otoczenia.
Tu w tej grze chyba nie będzie trzeba przeładowywać, bo widzę, że no nic z tego, ale to, ta broń na amunicja się chyba do tej broni mimo wszystko kończy. Może strzelać do urządzeń elektrycznych, aby porazić wrogów prądem. Dzięki. O proszę, biegnie tu. Haha, gincie od prądu, śmiertelnicy. Dzięki. Moment, to coś, może strzelać. To coś jest dla mnie? Co to jest? Ja chyba tego nie mogę wziąć, co nie? Dobra. Ale patrzcie, to są właśnie roboty i właśnie po zabiciu ich zdobyłem troszkę amunicji. Amunicją chyba nie będzie to ogólnie problemów, tak mi się wydaje. Wciśnij klawisz spacja, aby przeskoczyć przez przeszkodę. No dobra. Niszczenie. Zbieraj nano, będziesz mógł za nie kupić nowe moduły broni i wyposażenia. Czyli widzicie, broń będzie można ulepszać. Dobrze wiedzieć, że twórcy dają nam taką możliwość jak ulepszanie broni. To na pewno nowy wychodek, aby dostać się do ukrytych pomieszczeń. A widzicie, czasami są ukryte pomieszczenia, tak zwane sekrety. O proszę, odkryto sekret. Mam już jeden sekrecik odkryty. Przy okazji coś zdobyłem, chyba właśnie tą tak zwane pieniądze, za które można kupować moduły. Mam nadzieję, że podpowiedzi możesz włączyć w menu opcji. Nie, na razie niech będą podpowiedzi, bo jeszcze w to nie grałem, więc w sumie podpowiedzi mogą być. O, coś się stało. Kurczę, jaki mroczna ta gra jest. Co nie? A proszę. Kolejna kasa. Nie wiem, czy jest gdzieś tu podgląd tej kasy, jaką zdobyłem. Zniszczone punkty za misję. Nie, no nie wiem, czy jest jakiś podgląd, szczerze mówiąc. A tak ciekawość jeszcze zobaczę właśnie opcję i sterowanie zobaczę. Obczajam to zawsze, ponieważ to zawsze może się przydać w jakieś ustawienie klawiszy. Co my tak właściwie tu mamy? No właśnie, to mamy te dwa tryby broni. To jest poruszanie się. Dobrze, dobrze, dobrze. I tak, o, cele misji, P, wpisy PDA, osiągnięcia, tab, okej. Czyli nie za dużo. Mamy też cele misji. Nie, nie, to nie, to nie to. O, dotrzyj do wyłomu. Mamy wyłom w barierze. Udaj się na miejsce zdarzenia i dokonaj zwiadu. No dobra, no to też tak robimy. O, jakaś coś czuję, że zaczyna być coraz, znaczy coraz trudniej. To jest dopiero początek gry, więc nie przesadzajmy, ale słyszę już jakieś. O, coś tu jest nie tak. Kurde. A, dostałem! Co za chamstwo. O, rozpoczęła się prawdziwa walka. Koniec wygłupiania się. Dobra, zbierzmy to, co tutaj wypadło. No, widać, że roboty są bardzo wredne w stosunku do nas. Ale dobra, nie ten. Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Zaraz coś na mnie spadnie, jestem tego wręcz pewien. Chyba człowieka wyrzucili przez okno. Ja się boję do tego podejść. No dobra, nie będę wnikał. No czy ja byłem na dole? What the fuck? Co to już walka z bossem? Wow, jakie to było? Emocjonujące. Musisz włączyć barierę energetyczną, idąc wzdłuż przewodów, dotrzeć do źródła zasilania. Ja cię kręcę już teraz, jakaś super walka z bossem, można by tak nazwać. Aby sprawdzić aktualne cele misji, no to wiem. Włącz barierę energetyczną, no to świetna sprawa, no to też tak planuję zrobić, ale kurczę, nie spodziewałem się, że już tu będzie taka emocjonująca walka. Dobra. O, momencik, jak się to naciska? E? Nie, po prostu, to jest klawisz myszy. Ten terminal zasilany awaryjnie, przywróć pomoc. Wyjdź pomoc. Wejdź się do najbliższego terminala. Aha, no dobra. A, już wiem nawet chyba co muszę wyłączyć. To chyba jest banalne. Tak mi się wydaje. Czyżby? Poczekaj, co to było?
Pomoc. Ten granat zasila panel kontrolny. Nie mogę tego przerwać. Zasila. No widzę, znaczy widzę kabel, dobra. No i co? Nic mi to nie da. Aha, chyba że muszę tej. Poczekaj, eksplozje robią pobliskich wrogów. A proszę, taki sekrecik. Jeśli to nie, oczywiście był sekret. A to chyba tak musieliśmy zrobić, wychodzi na to. O, widzicie? I teraz mogę włącz. No i załatwione. Ale patrzcie co tam jest, tam jeszcze coś jest, co nie? Jakby tu tak przesunąć. Taki, że niby sekret? Co o tym myślicie? Fuck. Gdyby to przesunąć, gdyby to było takie proste, przesunąć to łatwo. O, idzie. No już, przesuwaj się. Ja chcę tajne przejście otworzyć. Dobra, teraz ten, skupiamy się. Bo domyślam się, że normalnie to tego się nie zrobi, co nie? No właśnie. No tak właśnie sobie myślałem. Dobra. Przesuńmy jeszcze to troszkę tutaj. O. No dobra. Czas otworzyć. Ach, kaka. Dostałem osiągnięcie łobuz. Jakiekolwiek to jest osiągnięcie. Łobuz. Ja chcę zobaczyć osiągnięcie łobuz. Co to jest za osiągnięcie? A, to na najwyższym trybie. No i co? Będę mam teraz szukać, żeby znaleźć... O, jest łobuz. Zniszcz 50 elementów otoczenia. Czyli i tak to ciężko byłoby tego nie zrobić. Boże, jak tu jest ciemno. No, odkryto kolejny sekrecik. Tak to się robi, Taka sytuacja. Dobra, no to teraz już odkryliśmy kolejny sekret. Możemy tutaj iść. I teraz wyłącz. Jesteśmy genialni. Ale coś czuję, że to będzie kolejna emocjonująca walka z jakimś bardzo silnym przeciwnikiem. Szybko za śmietnik. Muszę to zdobywać. Nie wiem, jeszcze nie wiem do czego to jeszcze mi się przyda, ale... O, fuck. Zmieńmy może. Ahaha. Nie wiem, czy to w sumie jest lepsze, czy gorsze. Ciężko mi powiedzieć, co tu jest lepsze, a co gorsze. Ale żeśmy narobili burdelu. No ale dobra, jakoś poszło, nie wiem, czy to tak miało być, ale jakoś poszło, dobra. Teraz ty. Wybuchowo beczko. No, lecimy tutaj, pod tą ścianę i robimy łup. Jeep! Kolejna zniszczona ściana. Z drogi, ja tu chcę przejść. Ja jestem łobuzem. To chyba nie był sekret, co nie? No tym razem niczego nie otworzył, co nie? Czuję się taki rozczarowany. Dobra, wyjdźmy stąd już. Chociaż tutaj obok jeszcze coś jest, co nie? To teoretycznie tu obok też coś by mogło być. Momencik. Ale nie wiem, ja tu coś mogę, oprócz tego, że mogę to zniszczyć, to mogę coś jeszcze z tym zrobić, bo nie wiem. Tu mamy jakieś śmietniki, to... No właśnie, sam nie wiem. No i gdzie ja teraz mam się udać? To jest dobre pytanie, co nie? Nie mam bladego pojęcia. O, jest przeciwnik, giń! A, gińcie od elektryczności! No, ta elektryczność to jest jednak fajna sprawa. Przydaje się takie elementy otoczenia się przydają, bo wtedy można łatwo przeciwników załatwić, o! Proszę, ukrył się w rogu. Ciekawe, kiedy będę mógł lepszyć te bronie, może to jest także co misje? O, się skomplikowało. Tam skomplikowało się, please. Dla chcącego nic trudnego. To jest maszyna, możesz wykorzystać zebrane, by kupić... O! No i to jest maszyna, która pozwala kupić ulepszenia. To zaraz ją wykorzystamy. Jeszcze tutaj tylko spenetruję ten śmietnik tutaj. Zobaczę, czy... O, właśnie o tym mówiłem. Bo to się przyda. No i teraz lecimy do naszej maszyny nano, zobaczyć, co się stanie.
Tak się kości, statystyki zobaczę. O, dużo, tak. Ulepszenia. Zobaczmy po kolei. O Boże, dlaczego tego mam granatnik? Przecież ja nie mam tego jeszcze. Miny zbliżeniowe. Aha, że to są ulepszenia. Ludzie, tego jest za dużo. Ale ile mi to będzie kosztować? Nie, moment. Ale ile to będzie mi kosztować? Ktoś mi tu powie, bo jednak nie wiem, ile ja mam. Dobra, strzelba bojowa. Co to jest? Główny tryb, strzelba dwulufowa. Granatnik. Główny tryb. Ludzie, czemu to jest takie skomplikowane? Lećmy tutaj zobaczyć. Broń druga. To jest ten. Elektryczna. Jeju, czyli zaraz mnie coś ten. A zobaczmy jeszcze sprzęt bojowy. Pakiet wstrząsu. Ulepszenie sprzętu. Krytyczne obrażenia wprowadzają w tryb zwiększonej percepcji. Nie wiem, co to wszystko ma znaczyć. W ogóle jestem zdezorientowany w tej chwili. Wskaźnik hud, pozycja wroga. Po co mi? Wskaźnik hud, pozycja na... Pozycja na, no? W sumie to mogłoby się przydać, czy nie? A co ze zainstalujemy? I co, teraz będzie mi pokazywać nano, tak? Dobra. A, tu jest coś, jakieś dwa. Aha, już nic nie mogę ulepszyć? Nie no, mogę jeszcze coś ulepszyć. Szybkostrzelny karabin. Aha, to jest zainstalowane. Nie no, nic już nie mogę ulepszyć. Nie wiem, czy to jest na jakiejś zasadzie. Ale dobra, wiecie co, ja sobie zamontuję. Chociaż, czy to było konieczne? No sam nie wiem, ale dobra tam, kit z tym. Jakoś sobie damy radę, mimo wszystko. Tam znano, bez nano. Tylko ja się zastanawiam, dobra, możemy iść, to już chyba, to nie jest długa misja, bo to jest dopiero pierwsza. Zawór, aby ugasić płomienie. No dobra, ugasiłem zawór, płomienie się zgaszą, jak jestem mądry. O, był save, był autosave. To chyba nie ma coś takiego jak czytaj grę. Ale nie ma czegoś takiego jak zapisz, co nie? No właśnie, są autosave'y. Tylko. Aha, no dobra. Dobrze wiedzieć, nie ma quick save'ów. Okej, okay, w porządku, no tak może być. Co tu się dzieje? Ludzie, jaki zamęt. Dobra, pozbierajmy. No i proszę mi powiedzieć, gdzie jest ten hud, który podobno coś tam mi wskazuje? Ktoś mnie chyba oszukał. Coś, jakaś walka niby, tak? O, z całą pewnością! To teraz tym. Haha, gincie! Nie wiem, czy to dobry pomysł był. Ha, wasza śmierć. A, chciałbyś. No, się zaczęła troszkę komplikować, ponieważ nie mam już żadnych, jak to się nazywa, tych zapasów tej prądownicy czy czegoś tam. Dobra, zrobimy w ten sposób, tutaj. A to się nie da. Fak, dobra, nie szkodzi. A, dawaj to. Wow, spieprzaj stąd. Pieprzej. To jest chyba jakiś silniejszy przeciwnik. O, fak, dobra. Dobra, mam już dwa osiągnięcia, zdobyłem w jednej chwili. No jak nie wiem kiedy. Aaaa, haha, głupek. Zostaw mnie w spokoju. He? To się jeszcze chce się ze mną bić? He? O, fak. Żartowałem tylko. Tylko żartowałem! To nie było na poważnie! Nie wiem, czy ja tracę życie, czy ja żyję, czy nie żyję. Ha, jest, nie żyje. O, ten jeszcze żyje, fuck. Dobra, to zrobimy tak, że pobiegniemy gdzieś na drugą stronę. No chodź tu mały, cwany. Ej, no pieprznij go! Fuck, co za głupia maszyna. Ej, mam tutaj coś dla ciebie. Chodź tu. Ha.
Myślał, że da radę pokonać mistrza. No dobra, no to o to chyba chodziło. Dobra, załapałem, o co chodzi z tym nano. Chodzi o to, że po lewym dolnym rogu, znaczy po lewej stronie jest coś takiego jak ten taki pasek, co nie? No i ten pasek, krótko mówię, no i jak ten HUD niby działa, że pokazuje mi, gdzie są, gdzie jest ten nano? A może działa? A, działa, faktycznie, pokazuje mi, taka mała kropeczka pokazuje mi, gdzie jest nano. Że tutaj jest. O, i znowu mi pokazuje, tak? Nie, już mi nie pokazuje, no dobra, no, czyli jakoś HUD ten działa. W każdym razie, jak zauważyliście, w lewym, po lewej stronie jest taki pomarańczowy pasek. I to jest właśnie nano, które zebrałem. Co nie, jak zdobędę wystarczającą nano, to wtedy on się naładuje i będę miał kolejne, będę mógł znowu ulepszyć, co nie? To działa na tej zasadzie, już mogę ulepszyć troszkę jakąś broń, jak teraz coś znajdę, to będę mógł ulepszyć. A, nie wiem, czy to był dobry pomysł. No, w każdym razie, jak teraz już coś znajdę, to będę mógł ulepszyć to. Nie wiem, jakie mam misje. Dotrzeć do wyłomu, cały czas dotrzeć do wyłomu, o proszę. Znowu mam, znowu jakieś nano, to się oczywiście przyda, to nie jest dużo, ale no. Sami rozumiecie. Dobra, znaczy przydałoby się ulepszenia, ulepszenia na pewno jeszcze będą, więc takiegoś bardzo nie nalegam. Chociaż jeszcze dużo nano ominęłem. Ja tak patrzę teraz, wiecie, tam chyba na dole byłem, co nie? Bo to jest chyba coś takiego, że pomału coraz wyżej jestem. Dobra, gdzie mam się stąd udać? Bo nie jestem pewien. Słyszę tu ostrą muzykę. To jest jakiś zaułek. Gdzie ja mam iść? Czy coś mi powie? No właśnie, gdzie jest cel dalej? Halo? Tutaj? Mam się tędy jakoś przedostać? Naprawdę? Ej, nie no, zgłupiałem. Nie wiem, gdzie mam iść w tej chwili. Twórcy chyba zapomnieli o jednym małym szczególe, żeby się... Nie no, wiecie, nie chcę się narzucać, ale fajnie by było, gdybym ja wiedział, gdzie faktycznie mam się udać, niż tak bez sensu mam błądzić. Tak. Nie no, poważnie teraz mówię. Ja teraz mówię bardzo, ale to bardzo poważnie. Co ja tu muszę zrobić? O, coś fajnego. O, jest ulepszenie. Dobra, ulepszymy może sobie broń energetyczną, bo w niej się fajnie strzela, co nie? Miotacz łuku elektrycznego. What the fuck, nie wiem co to jest. Granatnik. Aha, to jest tak, że chyba muszę po kolei ulepszać i potem będę mógł następny poziom. Zasięg miotacza, miotacz łuku elektrycznego, nie wiem co to jest, co to jest. Tryb skumulowanej plazmy. Zwiększa prędkość pocisków i szybkostrzelność broni. Szybsze kumulowanie ładunku. Nie wiem, wiecie? Zobaczcie, to jest miotacz łuku elektrycznego. Dobra, zainstalujmy to. Nie wiem co to jest. No ale kit z tym, zainstalujemy, zobaczymy. Może akurat coś fajnego będzie. Aha, no dobra, no to fajnie. Prawda, że fajnie? Chyba fajnie. Dobra, powiedzmy, że fajna sprawa, ale to i tak nie zmienia faktu, że cholera jasna, nie wiem gdzie iść. Po prostu świecie, nie wiem gdzie się udać, jestem strasznie z tego powodu zdenerwowany, bo nie lubię strasznie. A, Boże, dlaczego to było takie proste? Troszkę złe wyczucie, że tak powiem, bo ogień mi jakoś tak... Ogień mnie oszukał i przez to straciłem troszkę życia, co bardzo mi się nie podoba, no ale dobra, nie będę w to wnikał. O, tam, dawaj, pieprznij, pieprznij. Aaaa. Dobra, jest. Jest dobrze, chyba. Tak mi się wydaje, że jest dobrze, ale nie mogę być pewien.
Idziemy. Chyba tędy, co nie? Gincie! Nie! Wracaj tu! Ja pieprzę, nie wierzę, że to mi spadło. No cholera jasna! Nie no, cholera, zaraz mnie szlak trafi. Dlaczego to spadło? W ogóle... Za jakie grzechy? Co ja takiego zrobiłem? Nie no, nie będę zapieprzał całej mapy, żeby zdobyć kawałek tego ładunku. Trudno. Ale po prostu... Jakie chamstwo. Dotarłeś do włomu! Yeah, yupi! Hu, hu, hu! Zapytano to tylko 79, co nie? I tylko 3 na 4 sekrety, no to troszkę mało. 3 osiągnięcie, zabici wrogowie, zabite otoczenie, 48, no to też tak średnio, zniszczone otoczenie, zabrażenia i mam ogólnie rzecz biorąc 354 punkty na 500, no to nie jest dużo jakoś szczególnie, no ale dobra, wiecie, już mówiłem, że ja nie gram na punkty, ja gram dla własnej przyjemności. No i tak oto wykonaliśmy pierwszą misję i w tym też optymistycznym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał pierwszy odcinek z gry Hard Reset i z chęcią obejrzycie kolejne części, na które bardzo serdecznie was zapraszam. No a póki co, co mogę powiedzieć, życzę wam, że tak powiem, miłego dnia i do usłyszenia.